Hallelujah. Rzeczy, które słuchamy i dzisiaj, one mają pewien jeden cel. Oczywiście tego nie ustalaliśmy. Tak jak jeden cel miał Pan Jezus, kiedy głosił. Czasem mamy wrażenie, że Jezus czynił, uzdrawiał, pomagał i to był i głosił Królestwo Boże. I jak gdyby widzimy ten obraz Jezusa czyniącego i działającego. Ale Biblia pokazuje nam, zwłaszcza w Ewangelii Jana, w tej końcówce rozdziału, że i wiele innych rzeczy uczynił je. Mówię tak z pamięci. I wiele innych rzeczy uczynił Jezus, ale nie są spisane, bo gdyby je spisano, byłoby znacznie ta księga byłaby grubsza, ale te, które są spisane, abyście wierząc w nie mogli uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, abyście mieli Jego życie. A więc, drodzy, właściwie rzeczy, które czynił Jezus i to, co dzisiaj słuchamy, drodzy, mają nam coś pokazać i to, co czytamy właśnie, pozwolę otworzyć z Ewangelii, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Inne tłumaczenie mówi, abyście wierząc w Niego mieli życie Jego. Prawdopodobnie za chwilę to spotkanie się zakończy. Prawdopodobnie część rzeczy, które dzisiaj słyszymy, gdzieś umkną naszej uwadze. Prawdopodobnie jutro będzie poniedziałek, a pojutrze wtorek. A więc będzie praca, będzie szkoła, będzie trud, będą różne wyzwania. Przyjdzie powszedni dzień, abyście wierząc w Niego mieli Jego rodzaj życia. Pan Jezus pokazał nam, może nie rozwijałem wczoraj mocno tego, że w momencie, kiedy przyjąłeś Pana Jezusa, otrzymałeś niebiański paszport. Jesteśmy ludźmi podwójnego obywatelstwa. Jako Zabłocki Mirosław, ty jako Kowalski Jan, jako obywatel tej ziemi, żyjemy w wymiarze tej ziemi. Taka jest fizjologia naszego ciała. Taki jest system wartości systemu, w którym żyjemy. Kiedy Biblia mówi świat, to nie tyle mówi o drzewach, o ptakach, o przyrodzie, chociaż niejednokrotnie też o tym mówi. Kiedy Biblia mówi uważajcie, nie myślcie, nie żyjcie tym światem, to mówi byście nie wchodzili w system myślenia i funkcjonowania tego świata. Słowo świat kiedyś przed laty raczej utożsamialiśmy jak w pewnym kraju wschodnim, czy nosić obrączkę, czy nie, czy nosić garnitur do kazania, czy nakładać krawat. Nawet myśmy określali, co jest, jaka długość spódnicy, czy jaka długość włosów, czy dekolt, czy nie dekolt. Drodzy, ja myślę, że diabeł tym się najmniej przejmuje i myślę, ci, którzy chodzą w kościele w liturgicznych szatach, to oni się najbardziej tym przejmują. Ale Biblia nam pokazuje, że świat to jest ten system, w jakim funkcjonuje ta rzeczywistość, w której jesteśmy, w której urodziliśmy się. Bogiem tego świata jest diabeł. Książę tego świata jest diabeł. Świat funkcjonuje bez Boga. Bez Boga. Bez ustawiania Boga w centrum. Nie w sensie centrum postawienia kaplicy, kościoła, budynku. Bez uznawania
Boga jako absolutu, bez uznawania Boga jako prawdy. Świat funkcjonuje w języku niemożliwości. Są granice dla twojego ciała, są granice dla twojej wytrzymałości, są granice tego, co ty możesz uczynić lub nie możesz uczynić. Dlatego funkcjonujemy w obszarze zależności jedni od drugich, lekarze i inne zawody, funkcjonujemy, uzupełniamy się, ale w pewnym momencie mamy pewną granicę, której nie możemy uczynić. I kiedy przyjmujemy Boga, kiedy przyjmujesz Pana Jezusa, wchodzisz i otrzymujesz nowy paszport innej rzeczywistości. To jest rzeczywistość nieba, gdzie Panem i głową jest Bóg. Bóg wszelkich możliwości, wszelkiego źródła, wszelkiego najlepszego, najdoskonalszego, gdzie jest powiedziane cudowny doradca, Bóg mocny, Książę odwieczny. To jest ta duchowa rzeczywistość. Wielu z tu, gdy siedzimy, nawet jako chrześcijanie, mając dwa paszporty, ten doczesny, ten tego obywatelstwa i nowego obywatelstwa, jest to problem, kiedy słuchamy tego świadectwa, czy poprzedniego, czy innych, które tu słuchamy, zależy, którym paszportem żyjemy bardziej, który w naszym życiu odgrywa ważniejszą rolę. Ci poprawni chrześcijanie powinni powiedzieć: tak, my tylko Panem Bogiem. Kiedy śpiewaliśmy na przykład "Jak wielki jest Bóg", gdybym zadał pytanie: jak wielki jest Bóg? No jak wielki? No taki. Pewnie małe dziecko by powiedziało: no taki. No taki, taki, taki wielki. Ty zaśpiewałeś tą pieśń i nawet podniosłeś rękę. Ale jeżeli ty za godzinę czasu zaraz siadasz, idziesz po drodze i już drapiesz się po głowie, obgryzasz paznokcie, co to będzie, jak to będzie, to chcę ci powiedzieć, że ten Bóg, nawet jeśli o Nim śpiewałeś taką wielką pieśń, jest mniejszy niż twój problem. Ten Bóg jest słabszy niż ta okoliczność, przed którą drżysz, z powodu której nie możesz spać, z powodu której przeżywasz. Dostałeś palpitacji serca albo herc klekotki. Masz wrzody żołądka. Chcę ci powiedzieć, że ten Bóg, nawet jeśli o Nim śpiewasz, to wprowadzasz w siebie fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Kończy się nabożeństwo i twój wielki Bóg pozostał tu w kościele, jak w pewnych kościołach zostaje. I ty wychodzisz i bierzesz ten pierwszy paszport, ten, w którym jest to niemożliwe, jeśli lekarz nie pomoże, jeśli komuś nie zapłacimy, jeśli się, jeśli nie ulegniemy, to właściwie kto ci pomoże? I czasem mówimy: zostaje ostatnia nadzieja, Bóg. Paradoks. Ostatnia nadzieja. Wiecie, co to znaczy słowo nadzieja? Oryginalnie to słowo znaczy radosne oczekiwanie dobra. Nie, że wszystko minęło i chyba tylko pozostanie Bóg. Więc kiedy Jezus tutaj ustami Jana i Jego ręką zostały te zapisane słowa, abyście wierząc, słuchając i oglądając, mieli życie w Jego imieniu. Większość prawdopodobnie z nas, i pewnie i ja przez jakiś czas, sprowadzaliśmy to, że będziemy mieli życie wieczne. Kiedy pada słowo życie wieczne, to pewnie przenosimy sobie tu, że kiedyś, a my tu, jak śpiewamy, on szedł w spiekocie dnia, a my tu w padole łez, i właściwie tacy trochę mizerni chrześcijanie, trochę pewni, ale właściwie życie pchający po swojemu.
jedni bardziej pod górę, inni pod górę i pod grudach, a czasem jeszcze jak wiatr w oczy, to rzeczywiście nie jest łatwo. Abyście wierząc, czy uczestnicząc, czy słuchając, doświadczali, wchodzili w tą rzeczywistość nową. Często Biblia używa duchową. Duchowa to nie znaczy, że nieobecna. Niewidoczna to nie znaczy, że jej nie ma. Biblia pokazuje, że duchowa rzeczywistość jest wyżej niż ta widoczna, którą tobie się wydaje, że jest ona ważniejsza. Ja bardziej oczywiście widzę, bardziej realnie widzę moje ciało, widzę ciebie, ale Biblia pokazuje realność rzeczy duchowych jako coś wyższego, silniejszego i bardziej podniosłego, jako coś nadrzędnego. On, w którym my mówimy w modlitwie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Kiedy Jezus czynił rzeczy wspaniałe, to nie uzdrowił wszystkich, których mógł uzdrowić. Nie nakarmił biednych, potrzebujących, nie rozwiązał ich wszystkie problemy. Czynił wprawdzie tego wiele, ale właściwie to, co czynił, czynił, by pokazać na siebie. Człowiek i ówcześni Jezusowi bardziej skupiali się na tym, co się wydarzyło. Więc nawet pomyśleli sobie, fajnie mieć takiego Jezusa. I czasem chrześcijanie mówią, fajnie mieć takiego Jezusa w kieszeni. Jak trwoga, to oj, Panie Jezu. Jeszcze Pan Jezus został. O, jeszcze ten cudowny obrazek został. O, jeszcze ten obrazek o naszej kochanej mamusi tu w pokoju wisi. On kiedyś jej pomógł. I wielu traktuje Jezusa jako SOS. Jako 999. Ale to nie jest, bracia i siostry, nie ignoruje nikogo. Nie mówię, że tak sam od samego początku żyje. Ale kiedy Jezus i Biblia mówi o wyzwoleniu i prawda was wyswobodzi, to tam nie tylko chodzi, jak tu często pada, alkohol, papierosy i to trzecie, narkotyki. Ale Jezus chce dzisiaj ciebie wyzwolić ze strachu o jutro, z obawy o dziecko. Żyjesz może w niewoli, co będzie dalej. Może twoje myśli są dręczące. Siedzisz tu z otwartymi oczami i praktycznie śpisz, bo twoje myśli są gdzie indziej. Twoje serce gdzieś jest w innej sprawie, mimo że tu prawie pot się leje z naszego czoła. Padają takie cudowne rzeczy. Dlatego, że świat duchowy jest tuż, tuż. I Bóg zaprasza ciebie do siebie, do tej duchowej rzeczywistości. I ta zła moc robi wszystko, by ciebie od tego odciągnąć. Po co jest to nasze nabożeństwo? Po co my przychodzimy do kościoła? No tak trzeba, pastor powiedział. Liderzy mówią. Drodzy, są to, powiem, pewnego rodzaju narzędzia, żeby nie iść za daleko. Są to pewne rzeczy, w których Bóg się wielokrotnie manifestuje. I z tego zgromadzenia wyjdzie ileś osób takimi, jakimi przyszli. Dlaczego? Dlatego, że oni tu, nie otworzywszy serca i umysłu, nie zrozumieją i nie wejdą w ten wymiar duchowy. Ileś osób, nawet w bardzo, powiedzmy,
słabym kazaniu dojrzą Jezusa i będą mieli spotkanie z Jezusem. Więc nie chodzi o nabożeństwo, chodzi o spotkanie Twoje z Jezusem. Nie chodzi o posiadanie Biblii i czytanie według rozkładu. To pomaga, to może naprowadzić, ale chodzi o to spotkanie z Nim. Więc kiedy Jezus mówił, to co zostało opisane, to jest opisane, abyście wierząc w Niego mieli ten rodzaj życia. Ty możesz wiedzieć o Bogu. Ty możesz znać sporo z Biblii. Ty możesz być uczestnikiem Kościoła od wielu lat. Ale mieć poznanie Boga może być bardzo niewiele. To oryginalne słowo poznać, greckie słowo ginosko, od tego słowa pochodzi też nauka, pewna dziedzina medycyny, ginekologia, ginosko. Poznać Jezusa, to mieć to oryginalne słowo mówi, mieć intymną społeczność z Bogiem. Mieć tą, użyję ginekologii, intymność. A kiedy ty masz społeczność z żywym Bogiem, ty wychodzisz z tego spotkania, wychodzisz dotknięty, poruszony, zafascynowany. Bo spotkanie się skończy. I jeżeli doznajemy tego spotkania, pozostaje ta duchowa inspiracja ze spotkania z Bogiem. Więc kiedy Jezus mówił, chcę, byście doświadczali i byście mieli ten rodzaj życia, to Jezus mówi, patrzcie na rzeczy, które ja czyniłem. Na te świadectwa, które tu słyszymy. Budujące jedno, jeszcze, drugie jeszcze bardziej. Wyrażamy radość, zadowolenie. I pewnie dobrze, i prawidłowo. Kiedyś Bóg tak mówi, że mój lud Izrael znał dzieła Boże, a Mojżesz znał drogi moje. Po co my tu przychodzimy? Po co Pan Jezus czynił rzeczy szlachetne, potężne, mocne? Chociaż ich nie do końca, nie wyczerpał swoich możliwości i nie zrobił wszystkiego. Aby pokazać siebie, nie tylko jako cudotwórcę. Wszystkie te rzeczy, cuda, rzeczy, które czynił, nabożeństwa, spotkania, mityngi mają nas prowadzić do osobistej relacji z Nim. Kiedy czytamy Biblię i czytamy ostatnią księgę, to tam widzimy w pewnym momencie, a On był z nimi, pisze Jan, a oni z Nim. Jak gdyby to się wymieszało i nie było już świątyni, wow. Nawet świątyni nie było. Ba, nawet słońca już nie było, bo On. Kiedy ty wchodzisz w osobistą relację z Bogiem, to czy będzie cud, czy nie będzie cudu, to już tak naprawdę ciebie to nie rajcuje. Nie musisz pędzić z konferencji na konferencję albo znowu módl się o mnie. Nie ignoruję każdej z tych rzeczy, ale one mają nas naprowadzać. Posłuszę się przykładem. Oto Pan Jezus uczynił cud rozmnożenia chleba. Tam mowa o 5000, później 4, dodając kobiet, mężczyzn, to w każdym z tym było o wiele więcej osób. Ale czytamy, że uczynił cud. I oto Pan Jezus angażuje ich, Pan Jezus angażuje nas. Jakby bądźcie uczestnikami. Bądź i dotknij, że to się dzieje. Byłem, widziałem. A
Pan Jezus mógł ten rozdać chleb jakoś cudownie, jeszcze bardziej cudowniej. Ale na ich oczach łamie, modli się i rozdają. Są współuczestnikami cudu. Mówię o uczniach, mówię o nas. Uczynili to, chwała Bogu, wieczór był wspaniały. Tysiące ludzi, zostało więcej niż na początku. Jaki wniosek powinniśmy z tego wyciągnąć? Chwała Bogu, jakie cudowne było spotkanie. Jakie cudowne świadectwa były. Czy to prawda, czy nieprawda? Prawda. Ale Pan Jezus jak uczy i do czego zmierzam? Bo nie mówię tego, co przygotowałem, więc troszkę krócej co innego. Do czego zmierzam? On chciał powiedzieć, chłopcy, patrzcie na mnie, że ja z pięciu chlebów, czy z tych kilku rybek, że ten, który będzie wierzył mi i będzie widział Boga możliwości, nie Boga tego świata niemożliwości, ten, który będzie wiedział Boga, który swoim słowem tworzy byt z niebytu, który nawet użyje głupiego błota, i by uzdrowić oczy. Patrzcie, więc tak naprawdę nie tyle chodziło o nakarmienie, ale też, a Jego uczniowie, my, Jego uczniowie, abyśmy z tej lekcji wyciągnęli, ba, ale Bóg może. On tworzy, On działa. Ba, nawet ta modlitwa nie była połączona z 21-dniowym postem. On po prostu podniósł oczy i minutę, albo może pół minuty. Dziękuję Ci, Ojcze, żeś mnie wysłuchał jak nad Łazarzem. Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Jest ginosko, jest w relacji ze swoim Ojcem. On wie, że Ojciec jest blisko. On nie musi stanąć. Boże, czy Ty jesteś? O Boże, przyjdź. O Boże, czy Ty na pewno jesteś blisko? Później brat przychodzi, siostro, nie płacz. Muszę Cię pocieszyć, Bóg jest blisko. Czy ta siostra to zrobiła, czy nie zrobiła? Dobrze, że zrobiła. Ale Bóg jest blisko. On jest zawsze blisko. On jest bliżej Ciebie, niż Ty sobie wyobrażasz. Ba, On jest w stanie, nie tylko w stanie uczynić. On chce uczynić więcej dobra niż my sami sobie. On ma lepszy plan dla Twojego życia, niż Ty sam sobie mógłbyś sobie zapisać. On, który daje więcej niż o to, co prosimy. On, który mówi, ja wiem, czego potrzebujecie. Ty mówisz, Panie, chleb, jedzenie, o moja córka, matura, a jeszcze wybór, a może jeszcze mąż, albo żona dla synka. Wszystko o tym Bóg wie. On to ma. On jest Bogiem rzeczy niemożliwych. A więc ten drugi paszport, to nowe obywatelstwo, Pan Bóg chce Ciebie wprowadzić w tą rzeczywistość. A więc, kiedy odbywamy tu zgromadzenia, kiedy śpiewamy, kiedy spotykamy się w grupach, uczymy się, jak bardziej wejść w ten duchowy świat, by On wziął górę nad tym doczesnym. To była to lekcja, którą Jezus demonstrował. Właściwie to, co On robił, było skutkiem tego duchowego spotkania. Później, chyba na drugi dzień, tuż, kolejna sytuacja. Trochę mniejsza grupa ludzi. Też ten sam problem. Jako pastor wielu lat, więc dziesiątki różnych rozmów. I czasem widzę ten sam problem. Ten sam problem, on inaczej wygląda. On inaczej jest ubrany. Ten sam problem, brak chleba. I znowu Pan Jezus rozmnaża. Oni to widzą, słyszą. Jesteś na tym zgromadzeniu. Jeden wspaniały kaznodzieja, miesiąc temu wspaniały kaznodzieja. Za dwa cudowne spotkanie na rynku. Tam jeszcze kościół dziecięcy, dzieci. Cudowne rzeczy. A Ty żyjesz bardziej tym paszportem doczesnego życia. Myślisz i widzisz świat przez swoje zmysły. Tą rzeczywistość tego świata poznajemy przez oczy, przez uszy, przez smak, węch i dotyk. Ale w świat duchowy mamy
szósty zmysł, czy kolejny zmysł, jest to zmysł wiary. I każdy, który się nawraca, Biblia mówi, otrzymuje ten, który otworzył serce dla Chrystusa. Wyście, którzy tu wczoraj czy przedwczoraj wychodzili i otwierali serce dla Chrystusa, Bóg daje wam pewną porcję wiary, która później, jeśli będziemy to pielęgnować, czy będziecie, ona będzie rosnąć. Po co porcja wiary? Żeby to zademonstrować? Nie. Żeby wejść w głębszy ten wymiar relacji z Bogiem. By w Bogu być ponad. Poruszać się ponad wężami, skorpionami i mocami przeciwnymi. Wydarzył się ten kolejny cud, czwarty, z tymi 4000. I jest znowu za parę godzin czy kilkanaście godzin. Uczniowie już sami znaleźli się w łodzi. Mają przepłynąć na drugą stronę. Wrzucili co tam śpiesznie mogli wrzucić. Łódź ruszyła i nagle stwierdzają, że coś im brak. Wyszli z kościoła, wrócili we wtorek. Przychodzi jakiś niepokojący list. Gdzieś ze urzędu wzywają. Mąż mówi do żony, co ty, zrobione? No zapomniałam. I tu zaczyna się już troszkę głośniej. Pewne padają słowa nieuprzejme. Dzieci nie wiedzą, o co chodzi. Więc ten cud, który wydarzył się w niedzielę, te wspaniałe nabożeństwo, jak gdyby właściwie teraz jest zupełnie inaczej. Tamto już było i minęło. I Pan Jezus w pewnym momencie mówił do tych, którzy za Nim tłumnie biegli, w pewnym momencie, wy nie szukacie mnie, tylko szukacie cudu. Jezus nie jest przeciwko cudom. Jezus nie jest przeciwko, On chce to czynić. Ale to nie jest cel. To prowadzi. To ma wprowadzać w pewną inną duchową rzeczywistość. Kiedy oni tam zaczęli rozmawiać, Pan Jezus pyta się ich, o czym rozmawiacie? A pamiętacie, o czym oni rozmawiali? Chleba nie mamy. Być przedwczoraj na stadionie liczącym może 14 tysięcy ludzi i widzieć ten cud. Później nieco mniejsze, może o 2, czy 3, czy 5 tysięcy ludzi. I nie rozpoznać Boga cudów, Boga możliwości, Boga, który jest troskliwy, Boga, który wie, czego potrzebujemy, czego ty potrzebujesz. Każde doświadczenie to niezwykłe. To doświadczenie, które chociażby i dzisiaj, i cudów, które Pan Jezus czynił, miało jeden cel, by ich serce zawieszało się w tym nadnaturalnym. A więc cud jest drogą do osoby, do bliskiej relacji z Nim. Dla Boga każdy twój i mój problem, który ci się wydaje duży, aż tak bardzo duży, że 1/4 z tego słyszysz, co dzisiaj jest omówione, jest żadnym. Bo Bożym celem jest relacja twoja z Nim i moja z Nim i Jego z tobą. Wszystkie te doświadczenia, które przeżywamy, one są wspaniałe. I Jezus uznał, to, co już zostało spisane, to wystarczy, ponieważ one z różnych stron pokazują Jezusa, który troszczy się o wdowy, o samotne osoby. Jezusa, który leczy złamane serca. Jezusa, który może wziąć rozbite życie, jak życie Samarytanki i uczynić z niej życie misjonarki. Przypominam się tak w tej chwili pewne świadectwo pewnej kobiety. Oto opowiadał to pewien znany ewangelista, Reinhard Bonnke. Oto kiedy ta kobieta w tłumie 200-tysięcznym słuchała Bożego Słowa, w tym momencie jej życie było
rozbite całkowicie. Dom, rodzina. Ale swoim sercem otworzyła, zapragnęła Jezusa. A później postanowiła jechać za tym mężem Bożym do Oslo. Oczywiście nie mówiąc swoimi środkami, kanałami, możliwościami, w którym zbierała środki, ponieważ jej pragnienie tak wielkie było. I znalazła się na tej konferencji ognia w Oslo wśród wielu, wielu innych tysięcy ludzi. Kiedy przyszło zaproszenie. Zaproszenie było jakby w innym temacie, ale jej pragnienie znał Pan Bóg. Kiedy stanęła, kiedy ewangelista modlił się, Boża moc w szczególny sposób ją do niej dotknęła. Nie tylko, że gdzieś upadła, ale wręcz fizycznie parę metrów została przeniesiona w drugie miejsce. Powróciła do swojego afrykańskiego kraju. Na pierwsze spotkanie zaprosiła 5 kobiet. Za 3 dni zaprosiła 15 kobiet. A później poprosiła władze miasta, czy można gdzieś tam wypożyczyć, wynająć miejsce na 200 osób. Przyszło 200 osób. A później wynajęła nieduży stadion, tylko na 5 tysięcy. 15 tysięcy. A później Reinhard mówi, i pewnego razu byłem na stadionie, gdzie kilka lat temu ja głosiłem i siedziałem w tłumie i było tam 200 tysięcy ludzi. Ta mała kobieta z rozbitym życiem, dotknięta przez Boga, głosiła i moc Boża przez nią się objawiała na tłumie. Jezus, jakiego Ty widzisz Jezusa w Kościele? Jakiego Ty widzisz Jezusa w tej Biblii? Cuda. A później Jezus do nich mówił. Macie oczy. Macie uszy. I jeszcze do tej pory nie zrozumieliście, o co tu chodzi? Tu chodzi o mnie. Jak z pewną kobietą miała na imię, trochę śmiesznie, trochę dziwnie, Efi. Efi była dobrą chrześcijanką. Wierną, systematycznie przychodziła do kościoła. Nie była zbyt ładna, więc niewielu się za nią i w kościele oglądało. Ale była wierna. Minęło 20 lat, 25 lat jej wieku, a później już 30, a później powyżej 30. I Efi ze swoją torebeczką i w swoich sukienkach kolorowych przychodziła do kościoła. Była wierną, systematyczną, zawsze w kopertę z dziesięciną miała przygotowaną. Pastor mówi, nie wiem, czy modliła się o męża bardzo, czy nie bardzo, ale Pan Bóg jest wielki. Pewnego razu w kościele pojawił się pewien zacny pan. Nie miał tego na czole wypisanego, też przychodził. Też przychodził i Słowo Boże jego dotykało. Otworzył swoje serce dla Chrystusa. I później w rozmowie okazało się, że jest to bardzo, bardzo zamożny człowiek. Wdowiec, bardzo zamożny. I po jakimś czasie podszedł do pastora i zapytał się o Efi. Zapytał się tak, jak powinno się zrobić. Jak żyje, kim jest. Więc pastor powiedział mniej więcej to, co już usłyszeliście. Dał dobre świadectwo. Nie miała parcia na mikrofon, nie miała parcia na szkło, ale była wierna i systematyczna. A Bóg jest wielki. Bo ten Bóg jest Bogiem zaopatrzenia. Mówi, interesuje się tą kobietą. Pastor ją opowiedział o niej. Więc nasz biznesmen, wdowiec, pewnego razu zaprosił Efi na kolację. Na kolejne nabożeństwo Efi przyszła w pięknej sukni. Wszystkie pozostałe siostry patrzyły. Nie wiem, co myślały, ale Efi już inaczej wyglądała. Nawet inaczej patrzyła. Nawet jej oczy były uśmiechnięte. A później Efi przyjechała pięknym samochodem. Bóg wynagradza. Bóg widzi. Pewnego dnia doszło do ślubu, do zaślubin.
Efi wyjechała na piękną podróż poślubną. Gdy wróciła, inna twarz, postawa, ponieważ obok niej był bogaty człowiek. Jesteśmy dziećmi króla. Jesteśmy powołani do królowania, nie do żebrania, nie do prowadzenia nędznego życia. Ja nie chcę zaczarowywać rzeczywistości. W tym sensie, że bach, twoje problemy znikną. Ja nie chcę powiedzieć, że nagle konto też zniknie, chociaż mam świadectwa i słyszeliśmy świadectwa, gdzie Pan Bóg w cudowny sposób czyni to czy tamto. Ale w Jezusie Chrystusie jesteś kimś szczególnym. Masz dostęp i ta droga nazywa się nową drogą i żywą. Do miejsca, które się nazywa tronem łaski.